okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Psalm 118, werset 15. Kto może z radością śpiewać o zwycięstwie? Ci, którzy mogą powiedzieć: Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Psalm 118, werset 14. Są to ludzie, którzy nie liczą więcej na siebie samych, którzy zużyli siły i do niczego nie doszli razem ze swoim chcę i mogę, którzy się teraz uciszyli. Napisane jest: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Psalm 62, werset 2. Są to ludzie, którzy nie zaczynają robić tego czy owego, to znaczy nie wymyślają już sobie własnych dróg postępowania, tylko siedzą u stóp Jezusa. Oni wiedzą, że Pan wiedzie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Psalm 23, werset 3. Że często są to drogi, którymi wcale nie chcemy iść, jak to Zbawiciel powiedział Piotrowi. Mimo to, idąc, człowiek zgadza się na tę drogę i jest szczęśliwy, ponieważ wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością. Psalm 25, werset 10. Ponieważ prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Psalm 118, werset 16. Dlatego musimy spoczywać w Jego ramionach, bo tylko u Niego jesteśmy bezpieczni. Powiedziane jest też: zwycięzca odziedziczy wszystko. Księga Objawienia, rozdział 21, werset 7. Do zwycięzców należy korona. Z ludzkiego punktu widzenia można by powiedzieć: jeszcze wcale, a wcale nie jestem zwycięzcą. I rzeczywiście człowiekowi się wydaje, że nigdy nim nie zostanie. Jeżeli jednak zrobi tak, jak ten chrześcijanin z wędrówki pielgrzyma Buniana, któremu miecz wypadł z ręki w chwili, gdy napadł na niego Apolion, to zwycięży. Chrześcijanin ten powiedział: nie ciesz się, mój wrogu, ja wstanę. I tak mówiąc, zmusił go do ucieczki. Był więc zwycięzcą. Jeżeli zgrzeszyliśmy, ale potem ukorzymy się i będziemy liczyli na wiecznie ważną ofiarę, to pobijemy wroga i zostaniemy zwycięzcami. Zdając sobie sprawę z istnienia tej ofiary, możemy śpiewać z radości.